Wallrider. Bladeusz umarł i narodził się SCP Bloody Wallrider. Elo, witam we wszystkich bardzo serdecznie w Outlaście, a dzisiaj zagramy sobie w nic innego jak Outlast Whistleblower. Taki dokładnie mam plan. To tak, jeszcze tak w kwestii wstępu. Jak rozumiem zakończenie zwykłego Outlasta, tutaj możecie się spodziewać spoilera, kto nie oglądał, to zachęcam. W każdym razie na końcu zostałem zamordowany przez nagłe wbicie oddziału MTF. Aczkolwiek słychać ewidentnie w tle, że zrobiłem rozpiździec. I o co chodziło? Ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu na końcu, kiedy walczyłem ze samym Wallriderem, z tą zjawą, jest taka scenka, że ta zjawa jakby wsysa się w moją duszę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy MTF je zabija, to ja staję się Wallriderem. Były dwie opcje, albo że Wallrider się ukrył w mojej duszy i on po prostu ich rozpiździł, ja umarłem, on rozpiździł ich, albo to właśnie ja stałem się nowym Wallriderem i to ja od tamtego momentu rządzę tym ośrodkiem. I dużo osób też pisało, że więcej się dowiem, jak zagram sobie w DLC Whistleblower. Nie wiem jak Whistleblower, nieważne jak to się czyta, nikogo to nie obchodzi, Whistle coś tam blower. I podobno dowiem się o wiele więcej. I tak też dzisiaj zrobimy. Zagramy oczywiście na poziomie trudnym. No i lecimy. Podobno ta gra jest jeszcze straszniejsza. Ma jeszcze więcej tajemnic. I podobno będę srał dwa razy dalej. I dwa razy mocniej. Podobno wcielam się tutaj w całkowicie inną postać. I nie wiem w jakim czasie się dzieje akcja też. Ale chyba albo... O, to chyba jeszcze przed wydarzeniami, co nie? Czy to jest? A nie, nie znam go. Chociaż wyglądał trochę jak Martini, co nie? Ksiądz Martini trochę wyglądał. Mogę się ruszać? Wygląda jak trochę ksiądz Martini, myślicie, że to jest? Ej, co to ma być? Ej! Ty śmieszku! Ty jesteś ohydny! Księdzu Martini, czy to ty? Kind of busy here. Billy Hope! They're not happy about it? Shit. Come on! Billy Hope, to właśnie ten gościu! Tak, to chodzi o tego... Billy Hope to właśnie... O, dwie godziny wcześniej. To jest Wallrider ten cały. No. I to jest właśnie ta sprawa. Nie strasz mnie, nie będę owijał w bawełnie. Mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji programowania. Tak szybko musiałem doczytać, że ja cię kręcę. Ej, ja chyba się teraz wcielam w jakiegoś naukowca po prostu. Wiecie, jak wcześniej byłem personelem klasy dupa, to teraz chyba będę po prostu naukowcem, czy coś takiego. Tak to przynajmniej wygląda. O, mogę to przeczytać, dziękuję ci. To tak, przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym. No właśnie łamię wszelkie umowy, zachowanie pewności, ale pieprzyć to. Tam się działo straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach, gdzie się krzywda. Dobra. Kolejny dziennikarz? A nie, jestem naukowcem, który wysyła nielegalne maile. O nie, nie mogę się pokazać! To tak, czyli krótko mówiąc, tak jak pamiętacie, Billy Wallrider, to on rządził tym całym opuszczonym ośrodkiem, co nie? Dopóki ja, jako ten cały dziennikarz Bladeusz, go nie zabiłem i ja przejąłem kontrolę nad ośrodkiem. Ale to się chyba jeszcze dzieje przed wydarzeniami z pierwszej części. Yo, madafaka! They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. Tak, ewidentnie.
Patrzcie, to jest tajny laboratorium SCP przed jeszcze atakiem. Przed wybuchem epidemii. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. Ja cię kręcę niewiarygodne. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Proszę mi otworzyć. Ale numer. To się dzieje jeszcze przed wydarzeniami z pierwszej części. Nie ma krwi na wszystkich częściach. Poczekaj, pogadam tylko, o czym oni mówili. Nie przejmujcie się, że was podsłuchuję, wiecie? Możecie sobie spokojnie rozmawiać. Co ty nam rysujesz? Ej, zobacz, on rysuje, jak grają w kółko i krzyczyć chyba. Dobra, czyli krótko mówiąc, jestem naukowcem, który chodzi w trampkach. Ja cię kręcę i nie mam wszystkie palce u rąk. I to jest niesamowite uczucie, ziom. Jestem żywym naukowcem, Park się nazywam. Tego całego dziennikarza Williama, czy jak mu tam było, nie ma jeszcze. Kula Megatronu! W Transformersach. Boże, jak zwykle ja jestem do wszystkiego potrzebny. Tu ja jestem! Co? Mam tu usiąść? Nie mam mowy! Chcę się przejść na początku. Dobra, gdzie jest ten Billy, który ty będzie montowany tu? Nie wiem, o czym mówicie! Hej, czyżby to był jeszcze ten moment, kiedy w tym laboratorium jest internet? No, tak mi się wydaje, że to jest jeszcze ten etap, kiedy w tym laboratorium normalnie jest internet, to dopiero później przez to wyłączyli. No dobra, no trudno, jak zwykle, czarna robota. Patient 30 seconds out and we're chambered. I don't need another. Pik, 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 jestem mistrzem w klikaniu klawisztury. Patrz, jak hakuje system. Ej, to może ja go stworzyłem, Wall Ridera. Jestem gościem, który stworzył Wall Ridera chyba. FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland. Fuck me, they're bringing him in. Billy! No, not a day. No, no! Jack Moody, Fox. I know what you were doing to me. I know what you're doing. Help! Help me! Help me, they're gonna rape me! Rape! Rape! Help me! Don't let them do this! Don't let them... You! I know you can stop this! You have to help me! You have hey, to. Calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Co ja najlepszego robię? Nie rób tego! Nie rób tego! Nie! To obudzi nie, bo potem ten główny drugi bohater zginie! O nie! Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect. Ja cię kręcę, co myśmy właśnie zrobili! W ogóle strasznie cicho dialogi są. Dlaczego tak cicho są dialogi? Ja chcę głośniejsze dialogi. Gdzie to są głośniejsze dialogi? Sterowanie? Głośność jest tylko ogalna. Ja cię kręcę! Czyli ten cały coś tam. Thank you and goodbye.
Czyli ten cały park zrobił tego Billy'ego, Wall Ridera, z którym potem drugi bohater, który nie pamiętam jak miał na imię, jakoś tak wyszło, że nie pamiętam jak miał imię. Załóżmy, że na imię miał Bloody, gdzie potem Bloody go z nim walczył i przez tego parka zginął Bloody tak naprawdę. Ja cię kręcę, co ja narobiłem? Ach, idę się powiesić. Smutna sprawa! Niedługo dojdzie tu do katastrofy, musimy ewakuować cały personel klasy dupa i naukowców! Ewakuujcie naukowców! Bo nie wiem czy wiesz, ale obawiam się, że MTF może nie wbić na czas za nim, żeby mnie uratować. Bo personel klasy dupa to zabiją, ale mnie mogliby uratować. Dobra, która to jest mój pokój? Teraz jest mój pokój. Ale jest mi smutno! No trudno, jak to się mówi, jolo. Dobra, wracam do komputera. O nie! Ojeju, zaczęło nie trzęść mi on tak. Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Czy to nie jest Murkow cały? More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes. Nie zgadzam się! Nie! Nie! Oh, and, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic... Nie, nie, nie! Nic tego bardziej mylnego! That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. O nie! Zostałem przydzielony do klasy dupa! Nie! Gladly. Nie chcę być personelem klasy dupa! Ale się wrobałeś! Jesteś głupcem! O kurde! Whistleblower! Ej, a to nie był Markow czy ktoś taki? To się dzieje długo, długo przed wydarzeniami z pierwszej części. Chyba. Nie wiem kiedy to się dzieje właściwie. Znowu tyle pytań, tyle tajemnic, co nie? O, i teraz wracamy do 2 godzin później, tak? I zostaje poddany tej całej operacji zamiany w SCP! Niewiarygodne! Dlaczego ja? O, już jestem personelem klasy dupa. A może ja się stanę tym grubaskiem na przykład? Może i to ja jestem SCP grubcio? A może... jestem kimś jeszcze innym? O! Wall Rider już tu jest! Już ożył! No nieźle, no się to się zaczęło! Nie, Wall Rider, daj spokój! Ja ci byłem przyjazny, naprawdę! No i się zaczęło, co nie? To jest to dokładnie... O nie, Wall Rider robi siekę! Jak tu ciemno, kamera! Najgorzej, że to jest jakaś inna kamera. Nowy materiał będę... I co, znowu będę nagrywać materiał? Po czym mi go ukradną? Nie ma takiej opcji nawet, jeżeli umnę. Kurczę! Nie udała mi się ta sprawa. Boże, gdzie ja jestem? Ile to już czasu? Kilka godzin? Tygodni? W głowie mi szumi. Zmusili mnie do oglądania pola, czegoś tam. Muszę znaleźć pomoc. Lisa, przepraszam. Jeżeli umrę, wiem, że mnie znajdziesz. Wiem, że nie spoczniesz, dopóki nie znajdziesz mojego ciała. Mam nadzieję, że znajdziesz tą kamerę przy moich zwłokach. Mam nadzieję, że materiały na niej zrobią to, czego ja nie mogłem, wyjawią prawdę. Lisa, kotku, przepraszam. Dałem dupci. Wydawało mi się, że postępuję słusznie, ale naprawdę... przegwizdałem sprawę. Ogólnie tak. Poprzedni bohater też myślał, że będzie miał fajny materiał na YouTube. Ale niestety nie miał. Jedno jest kwestie. Jesteśmy długo przed wydarzeniami z pierwszej części. To znaczy, że jakkolwiek byśmy się starali... O nie, nie! Ciebie chyba znam, stary Gromoniu! Czy on chce mnie zabić? Nie, to jest przyjacielski ziomek. Jesteś przyjacielski? Jestem pewien, dlatego na chwilę sobie pójdziemy stąd! Dobra. No! Co się dzieje?
Tak jak mówiłem, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, wybrakuje mi po prostu słów, żeby to wyrazić. Jako, że to się dzieje przed wydarzeniami z pierwszej części, to nie mamy jak zdobyć kamery pierwszego bohatera. A przecież... O kurde, co tu się dzieje? Duszam jakiegoś naukowca! Ja chyba jestem jednym z nich, co nie? Ale sceny akcji! O, tamtego... O kurde, co oni robią mu? Wow! Tego gnoja kojarzę! Jestem jednym z was! Naprawdę, zobaczcie na mnie! Też na mnie eksperymentowano! Jestem personelem klasy dupa! Chyba mi nie wierzą! Wierzycie mi? No dobra, z chęcią wejdę, otwieraj! Mogę tu jakoś wejść? O, wow! O, jakieś dziwne wizje zaczynam mieć zawsze. Bateryjka. Jakieś dziwne wizje zaczynam tutaj mieć, co nie? Patrz! Jaka bitwa jest! Ja cię kręcę, co to jest, typi się stało? Jaka masakra, dobra, wchodzimy do tych ziomków. Yo! RPP Tom. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Dig around in our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No? You're one of those? Too good for the likes of us? Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Get the fuck out of here before I change. Ale nie, ja się z chęcią do ciebie przyłączę! Naprawdę, przyłączę się do ciebie, obiecuję! No przyłączę się przecież do ciebie, przecież daj spokój! Boże, jak zwykle nasz bohater jest... Raz, że jest głupiec i debil, to jeszcze debil do potęgi, bo... Taką swoją szansę życiową spierdolił, naprawdę! Łapiecie mógł zostać jednym z pesu... Ja cię kręcę! Co? Nie! Wow! Za szybko! Nie byłem na to przygotowany mentalnie! Ucieczka już! Nie! Nie! Sorry! Zabił mnie! Nie! Wynoś się z mojego ciała! Zabije mnie! Nie wierzę! Zabił mnie pierwszy lepszy! Nie wierzę! Nie byłem przystosowany na to, że tak się to wydarzy! Tak czy siak, taka okazja zostać jednym z personelu klasy dupa! To ja byłem przygotowany już! Dobra, spadamy stąd! Ha, spadam stąd! Yo, yo! No, zamknięte, samo się zamknęło. Dobra, musimy... O! Teraz już będę bardziej uważnie patrzeć na kanały wentylacyjne. I co, frajerze? Haha! Dobra, jak zwykle jesteśmy debilami, co nie? Mogliśmy być razem z klasą dupa. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. Escape. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. To była bardzo ciekawa wymiana zdań. Radio więzienie. Jest tu radio na krótkie fale. Jeżeli jest zasilane prądem, może uda mi się je naprawić, użyć... Go. Jest jeszcze nadzieja, Alisa. Wracam do domu, do ciebie, tak jak mnie ostrzegałaś. Popełniłem błąd. Myślałem, że podrzucenie paru informacji kilku dziennikarzom było bezpieczniejszym sposobem. Nie chciałem przyciągać uwagi. Ej, a czy przypadkiem ten mail, który wysłał właśnie Park,
to nie wysłał przypadkiem do Bladiego i Bladi to przeczytał i sobie pomyślał, coś tu jest nie tak, chyba trzeba tam przyjechać i to sprawdzić. Po czym przyjechała, tam było i być na celowniku. Markow jest niebezpieczny, wiem o tym. Widziałem, że muszę być ostrożny dla twojego dobra, dla naszych synów. Musiałem odkryć przed światłem to, co wyrabia Murkow. Powinien był w to o tym krzyczeć wszystkim wszędzie. Nie mogę umrzeć, nie przed dostaniem się do radia. Tym razem tego nie ukryją. To jest zbyt poważne, zbyt niebezpieczne. Widzicie? Tak właśnie wybuchła apokalipsa w tajnym laboratorium SCP. Znowu doszło do nieszczęśliwego wypadku, jak zawsze. Ale tym razem Wall Rider zrobił rozpiździec. To się zdarza, wiecie jak to jest. Kurczę, bo tam w zwykłym laboratorium zrobił mrugacz, czy tam ktoś zrobił zwarcie, też jakiś ziomek chyba zrobił zwarcie, co nie? No i dochodzi potem do takich tragedii, co nie? A jak zwykle, ja muszę grać jakimiś debilami. Dobra, wiem, przesunąć to coś. W ogóle masz bohater? Ej. Ja chcę tylko przesunąć, dobra? Cieszę się, że nie masz nic przeciwko. Miłej zabawy. Dobra, baw się tam dobrze. To ma być straszny DLC dodatek? Chyba nie za bardzo. Takie dodatki to ja w przedszkolu... Boże! War Rider! To, że przed chwilą wyszedłeś poprzedniego bohatera, tak nie nawiedzałeś! No, niech tu tylko Bladeusz się pojawi, to cię zapierdoli. Tak jak to zrobił w zwykłej grze. Tylko, że to się wydarzy trochę później. Ale uwierz mi, materiał będzie taki przedni, że się zesrasz, jakbyś go obejrzał. Byś się zesrał, jakbyś go obejrzał. No nie wiem, no nie wiem. Nakręcę go. Ach, naukowiec, który nie może się wydostać. Taki byłeś śmieszek? Tak? Chciałeś mnie poskromić? Myk przycisk. Ej, ja ciebie znam, ty byłeś tym przy telewizorze, co siedział. Ja tego gnoja znam, on był na samym początku zwykłego Outlasta. W tej drugiej części trochę spokojniejszy z niego ziomek. W tej części jest strasznie agresywny, z tego co widzę. Co jest grane? Aaaa! Nie! Co jest grane, War Rider? Już! O nie! O nie! Przecież ty nie! Nie! Znowu! Jakim? Dobra, spadamy stąd! Dobry pomysł! Biegnę za wami! Ej! Jej! Czy tu jest exit i mi zamknęliście drzwi? No chyba se jaj robicie. Tak blisko wyjścia, oni zamknęli, wyważaj te drzwi! Ej, czy tu naprawdę już ucieczka jest? Tak blisko do wyjścia i ty zamiast wybić górną szybę i wydostać się stąd, stwierdzasz, nie, to głupi pomysł, pójdziemy pozwiedzać trochę. Ja cię kręcę jak zwykle, z kim ja się zadaję, co odcinek, to coraz gorzej jest. Dobra, chcesz pozwiedzać, to na własną odpowiedzialność. Skończysz tak samo jak Bladeusz w pierwszej części. Tylko, że on skończy później właściwie, no takie załamanie trochę czasoprzestrzeni, ale tym razem mógłbyś, jakby już nagrałeś taki materiał, to mogłeś go zostawić kamerę tak, żeby Bladeusz mógł ją znaleźć, a nie, że kurczę, znowu co się z tym stało. Dobra, teraz kurczę, sytuacja wygląda tak trochę krwiście. Ua, ale tutaj też będzie dobry materiał, ale co z tego, jak i tak go nie wrzucę na YouTube, bo ktoś mi potem mnie zabije na końcu. O, czy to jest? A nie, nie, to nie jest żaden Hans Wolter, chyba. A może to jest Hans Wolter? Kto to jest? Odwróć się, ty stary gnoju, bo chcę zobaczyć, kim jesteś. To jakiś świeżak, chyba. Właśnie obiad je. Dobra, zapytajmy go o drogę, może będzie wiedział. O, jakie pyszne tu potrawki robił. To jest chyba kucharz.
A może to jest Grubcio? Który jeszcze nie jest Grubciem! Ale byłby mindfuck, co nie? A może to jednak Hans Wolter? Grubcio raczej nie potrafił takich rzeczy. Poczekaj, muszę z nim pogadać. Kim jesteś? O jeju! Nie ważne. Kim jesteś? Don't you look at us. I love him. Nie, to jest jakiś świeżak. Tego nie kojarzę w ogóle. On musiał zginąć pewnie za mojego życia jeszcze. W kuchni kanibal. A to jest jakiś kanibal się nazywa. Nie proś o oglądanie mojego ciała, Lisa, kiedy umrę. Kiedy wygrasz już pozy i wyrwiesz te nagranie z łap korporacyjnych prawników i zabójców Murkoffu, nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała. Po prostu je pogrzeb. Albo je spal. Niech moi synowie pamiętają mnie w dobrym stanie. Ten człowiek je ludzkie mięso. Patrzy na mnie, a ja mu widzę gniew. Trochę pożądania, ale przede wszystkim głód. Proszę, nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała. Ach... Patrzcie, on chyba to faktycznie zupę se zrobił i tutaj widzę, że w mikrofalówce głowę przygrzał. Apetycznie to musi wyglądać. Jaki materiał? Ej, ten cały Parker też będzie miał fajny materiał całkiem, co nie? Dobra, ale musimy się spieszyć. Gdzie teraz? Tutaj. Bo sytuacja wcale w tym miejscu nie wygląda kolorowiej. O, toaleta z drugim wyjściem. Znowu te rąbane wizje. Zostałem zarażony tym rąbanym War Rider, wirusem War Ridera chyba. I zamieniam się SCP pomału. No, ewidentnie sprawa jest taka. Co ja mówię? Aha, że zamieniam się w SCP, tak jak wszyscy tutaj ci te gnoje. Tylko ja jestem taki trochę wyluzowany ziomek. Ogólnie taki spoko ziomek jestem póki co. Kiedy reszta z... Nie! Ziomek! Co ci zrobiłem? Nie, to przecież byłeś miło nastawiony do mnie, tak mi się przynajmniej wydawało! Ale jednak... O nie, o nie! O nie! Już? Co teraz? A może ucieknę jeszcze? Dobra, uciekniemy mu! Ja cię kręcę, panie piło, kanibalu! Kolejny pan przyjaciel, dobra! Wentylacja, to zawsze jest rozwiązanie. Albo nie w tym razem! Nie tym razem, teraz tu jest rozwiązanie! Albo nie, to nie jest rozwiązanie po zastanowieniu! Nie wiem co robię, improwizuję! Nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść. Nie wiem gdzie iść, kompletnie nie wiem, zgubiłem się. On wyszedł stąd? Stąd nie wyszedł, zgubiłem się, naprawdę, nie wiem gdzie ja jestem. R, wymienić baterię. Halo, gdzie tu jest wyjście? Panie Piła? Kurde, gdzie tu jest wyjście? Daj spokój! No co ci odbiło ci już? Już ci się w głowie pomieszało trochę! Gdzie teraz? O nie! O, zablokowałem się! O nie! O nie! Dobra, tędy! Wsiu! Ale jestem trikasz, to nie! Dobra, co teraz? No cholera jasna, zgubiłem się! Nie! Po zasadowie do widzenia państwo życzę! Dobra, musi tu być jakieś wyjście. Wejdź na ten rąbany, na tą rąbaną szafkę. Tu jest! Jak zwykle musisz się bardziej rozglądać, Bladeuszu! Uciekłem! Ale była akcja! Are you friend? Co ty po angielsku tylko umiesz mówić? Naucz się polskiego! Mówię ci do widzenia! No. O, tego szukałem chyba. Naucz się po polsku pisać, a nie! Ale... Nie! Zgłupek! A ty jesteś przyjazny chyba, co nie? No dawaj tego sekreta. Ej, zauważcie, to jest chyba ten gość, to jest Mariusz! Kojarzę cię, tylko ty w drugiej części, znaczy w Outlaście byłeś taki mniej rozmowny! Mariusz, wiele się wydarzyło przez ten czas. I do widzenia. O kurde, ale rozpizdzie co się stało, co nie?
Przez chwilę mnie nie było w tajnym laboratorium SCP. To jest normalne. W każdych laboratorium SCP zawsze dochodzi do takiej masakry prędzej czy później. Oho! Oho! Nie! Nie! Come on! Czemu mnie to tylko spo... O nie! Przeskocz przez trąbany ma teraz! Gdzie teraz? Tędy! Jest, 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 jest! I co? Teraz, frajerze, i co? Tak to się właśnie robi. Dobra. I chyba tym akcencikiem zakończymy pierwszy odcinek z Outlast Whistleblower coś tam. Czy jakoś tak? Tak czy siak, prawda jest taka, że gra jest niby troszeczkę straszniejsza, ale pokazuje grę całkowicie z innej perspektywy. Z perspektywy przy wydarzeń sprzed... No, to już wiele razy powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz. Sprzed wszystkiego, zaraz świeżo po katastrofie. Najważniejsze w tym wszystkim, najgorsze w tym wszystkim jest to, że myślałem, że może w tej części odzyskam kamerkę, jaką zgubił Bladeusz. Ale nie, raczej nie odzyskam, bo już pewnie nie będę żył do tego czasu, czy coś. Dobra, elo.